Witam serdecznie wszystkich czytelników miesięcznika Zdrowie bez leków oraz wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Znów jesteśmy z wizytą u pana doktora Jerzego Jaśkowskiego. Dobry. Dzisiaj kolejna porcja odpowiedzi na pytania czytelników i widzów naszego kanału na YouTube. Pierwsze pytanie. Panie doktorze, czytelnicy są zainteresowani, mieliśmy takie pytanie od jednej z pań. Jak to jest z tym wycinaniem migdałków? To było takie standardowe jakiś czas temu działanie medyczne, które miało zapobiegać nawracającym infekcjom górnych dróg oddechowych. Namiętne było swego czasu wycinanie dzieciom tych migdałków. Czy to ma jakieś uzasadnienie medyczne i czy to rzeczywiście działało w zbawienny sposób na ochronę górnych dróg oddechowych? Wycinanie migdałku, tak en bloku wszystkich dzieci, które miały jakiekolwiek zapalenia górnych dróg oddechowych, to była moda. W medycynie są tak samo mody, jak u kobiet ubierających tam odpowiednie, aktualnie prezentowane przez telewizję modele, tylko dlatego, że ktoś chce na tym zarobić. Proszę zauważyć, najpierw były suknie długie do kostek, potem zrobiono mini, a po 10 latach z powrotem maxi. No bo jak już obcięła sobie z tej sukni resztę, to przyszyć już nie mogła, to musiała kupować następny model. I w ten sposób przemysł odzieżowy no, zwiększył zyski wielokrotnie. I tak samo jest w medycynie. Wprowadza się odgórnie jakieś tam terapie, to są te procedury wszystkie. Mhm. 90% albo nawet więcej tych towarzystw jest finansowanych przez przemysł i w związku z tym wykonują procedury. Dlaczego? Bo system egzaminowania jest ten sam, to znaczy testy jak wprowadzono, a to już wprowadzono w latach 80., to wymagają odpowiedzi jednoznacznie. Nie można powiedzieć, że z miasta A do miasta B jedzie się najkrótszą drogą, najdłuższą, najciekawszą, czy tam akurat kochanka po drodze jest i trzeba się zatrzymać. Tego nie można, jest ściśle jedna jedyna prawidłowa odpowiedź. My nie wiemy, czy za tą odpowiedzią nie kryje się właśnie człowiek, który właśnie od jakiegoś koncernu nie dostał odpowiedniej gratyfikacji za wprowadzenie takiego pytania i takiej odpowiedzi. No, tym bardziej, że moda na wycinanie migdałków jakby trochę przygasła. Bo to były lata 60., 70. Potem się okazało, że wręcz przeciwnie, jak się za wcześnie wytnie migdałki, to otwiera się bramę do zakażeń. Bo migdałki to była taka brama, która eliminowała zakażenia. Udowodniono bezspornie badaniami izotopowymi, że wnikanie wirusów następuje właśnie przez ten języczek mały, to miękkie podniebienie. Czyli jeżeli odpowiednio wcześnie zadziałamy na przykład spryskiwaniem kwasem jabłkowym, czy płukaniem gardła. Płukanie gardła jest lepsze, bo decyduje czas działania. Ale czym płukać? Kwasem jabłkowym. Kwasem jabłkowym. W domu zrobionym kwasem jabłkowym. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy inaczej. Ten własnej roboty nigdy nie ma więcej niż 1-3%, więc spokojnie nawet dzieciom można to stosować. A płukanie dlatego jest lepsze, że czas pokrywania tym octem tych miękkiego podniebienia jest dłuższy. Jeżeli weźmiemy tylko z atomizera, spryszniemy tam parę razy, no to jedno przełknięcie śliny to wszystko spływa. Czyli ten ocet nie ma czasu działania na te wirusy. I to zazwyczaj w pierwszym okresie, pierwszej doby, dwóch dni, wystarczające jest, żeby zlikwidować zakażenie. Jakiś olejek goździkowy też można jest też, ale najprostsze, najtańsze są najlepsze. Czyli to jest dobry przykład takich paradygmatów medycznych, które kiedyś zostały ustalone nie wiadomo przez kogo, a później rakiem się świat medyczny z tego wycofał. Dokładnie. I możemy przyjąć, że obecnie w tej chwili też jesteśmy świadkami pewnych paradygmatów, które za jakieś parę lat będą obalone, albo już są obalane. Dokładnie. U nas jeszcze pokutuje wciąż, że zapalenie górnych dróg oddechowych trzeba dać antybiotyk. I większość lekarzy przepisuje antybiotyk, jeżeli dziecko ma jakieś tam dolegliwości, ból gardła, zaczerwienie migdałku, temperaturę, to rozpoznaje się to jako zakażenie bakteryjne i się podaje antybiotyk. Co nie jest prawdą, bo już na początku lat 90. w oksfordzkim podręczniku podawano, że 98% tych zakażeń to są wirusy.
Tak. Więc absolutnie nie ma żadnego sensu podawanie antybiotyków. Jak już Pan o tym wspomniał, to ja bym chciał tutaj nawiązać do takiej reklamy, która telewizyjnej reklamy, która dość mocno jest lansowana w mediach. To jest, wydaje mi się, dość skandaliczna reklama, która mówi o tym, że rodzicu, nie bagatelizuj najmniejszej gorączki u swojego dziecka. No i oczywiście reklamowany jest jeden z tych specyfików przeciwgorączkowych, ale podanie tego, to jest wręcz zastraszenie rodziców, przestraszenie ich, że każda nawet niewielki skok temperatury dziecka wymaga natychmiastowej reakcji i podania mu leku przeciwzapalnego, przeciwgorączkowego. No. Powinniśmy na to spojrzeć trochę inaczej. To mówi blondynka. No, a blondynki różne rzeczy opowiadają, więc nie mamy się co o tym przejmować. Prawda jest taka, że temperatura do 39 stopni nie ma żadnego znaczenia dla dziecka. Można mieć nawet wyższą temperaturę i nic się nie stanie. A jeżeli temperatura się podwyższa powyżej tych 39, to wystarczy zimne okłady zrobić na pachwinę czy na szyję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że podawanie paracetamolu czy podobnych związków jest błędem. Proszę sprawdzić podręczniki do lat 80. i paracetamol był zabroniony do podawania dzieciom do lat 12. Za to podawano aspirynę, która obecnie jest zabroniona do podawania od dzieciom do lat 12. Czyli innymi słowy, nie podaje się leku obniżającego temperaturę, dlatego że jego szkodliwość w sensie uszkodzenia wątroby jest większa niż ewentualna korzyść. Ten sam efekt możemy uzyskać, jak mówiłem, poprzez okłady zimne. Wystarczy kawałek z lodu położony na pachwinę i temperatura w ciągu pół godziny się obniża. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Proszę pamiętać, że wycinanie migdałków tego trzeciego podniebiennego u góry może być stosowane tylko wtedy, kiedy przerósł się tak mocno, że dziecko w nocy oddycha przez otwarte usta. Ale to świadczy, że rodzice całkowicie zignorowali wcześniejsze etapy choroby. Czyli mamusia zamiast patrzeć, jak dziecko śpi i co się z nim dzieje w nocy, zajmowała się nie wiadomo czym. I to jest problem poważny, bo w niektórych rodzinach, jak dziecko się położy, tam gdzieś przykryje, to dodatkowo jeszcze się je przykrywa, mimo że się dziecko rozkopuje. Po prostu jest mu za ciepło, a to ciepło powoduje wzrost i szybkość podziału bakterii. I w ten czas dziecko oddycha, cały czas jest zakażone, no i zaczyna chorować. Dziękujemy panu doktorowi za wyczerpujące wyjaśnienie tematu związanego z wycinaniem migdałków.